Witaj na moim kanale. Porównamy dzisiaj brzmienie wzmacniaczy lampowych Marshalla DSL-1 i DSL-5. Żeby grały mniej więcej tak samo głośno, DSL-1 będzie grała na 1 W, pomimo że ma możliwość redukcji do 1,1 W, natomiast DSL-5 będzie grała też na 1 W, bo to jest 5-watowy wzmacniacz z możliwością redukcji do 1 W. Żeby było jasne przy porównaniu, equalizery w obydwu wzmacniaczach ustawione są na i środek, i bas, i góra na środek skali. W DSL-5 jest słabszy rewerb, więc rewerb jest na max, a w DSL-1 na 2/3, bo tak mniej więcej będzie ta sama moc. Gain Classic w DSL-1 nie ma regulacji, natomiast w DSL-5 ma regulację, więc ustawię ją na maksimum, żeby mniej więcej było podobne przesterowanie z lampy przed wzmacniacza jak w DSL-1. Natomiast gain będzie w obydwu piecykach na maksimum ustawiony. Jest jeszcze coś takiego jak dodatkowa regulacja takim tutaj shiftem, że tam trochę więcej góry, mniej góry, ja to wyłączę, żeby było łatwiej porównać. No dobra. Najpierw pogramy na DSL-1, zarówno na czystym, jak i na przesterze, a potem na DSL-5. No to jedziemy. Teraz to samo zrobimy na DSL-5. Singlach.
i jeszcze DSL-5.